Tak wielu kandydatów walczących o urząd prezydenta miasta jeszcze nie było. W tych wyborach jest ich już siedmiu, a nie wykluczone, że będzie ośmiu. W tej stawce są dwie kobiety, to Elżbieta Kudaj i Maryla Czechowska. Obie startują z własnych komitetów. Z KWW Plus kandyduje Dariusz Matyśkiewicz, Grzegorz Gryczka ze Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska, z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska Włodzimierz Kuliński, Sprawa i Sprawiedliwości Piotr Wysocki, a z Nowego Pokolenia Patryk Marian. Jutro zapadnie decyzja, czy z komitetu Nasz Dom Bełchatów wystartuje Dariusz Kubiak. Przy tej mnogości kandydatów trudno będzie rozstrzygnąć wybory w pierwszej turze, szczególnie po prawej stronie politycznej głosy wyborców mogą zostać rozdzielone między osobami kojarzonymi z pisem.